me all your love now. Cause for all we know, we might be dead by tomorrow. Adding scars to my heart, cause all I hear is I'm not ready now. And I can tell that you didn't hide to face your mother losing her lover without saying goodbye. Without saying goodbye. Wolisz mi taką? Nie, takiego wolę jego. Idziesz na pracę? Nie. Nie mam czasu. To nie masz czasu, musisz tam być. No, ja nic nie muszę właśnie. Że muszę iść na uczelnię. No, ale powinnaś tam być. Obrana, zostaw to. Zostaw to. Zostaw to. Zostaw to. Zostaw to. Dobra, tak. Ja nie, zostaw ale to. Co? Ej. Halo? Jak tam? Jest Kacy? Mam ładnie. Nic, na plaży cały czas. Chyba jestem już trzeci dzień, nie mogę stąd wyjść. Słuchaj, bo dzisiaj jest impreza na tym pracowni. Idziemy? Wyśpisz się po śmierci, nie? Ej, siema. Super. No. A wy jak tam? Poszłyście sobie grzecznie spać? Aha. Tak, na pewno. Już was... Już was znam. Dobry. Pan Jan Długosz? Tak. Poczekaj chwilę, bo... Muszę to podpisać. Podpiszę. Nie, zamuliłem strasznie. Zresztą słyszysz, jaki mam głos, nie? No. Poczekaj chwilę, dobra? Zadzwonię do ciebie zaraz, dobra? No, pa. Tylko ty nie mów Janowi, dobra? No przecież sama mówiłeś, że powiedział, że z dziewczyną to nie zrada. No bo z dziewczyną to nie seks, tylko czysta przyjemność. Stara, głupia. Jest impreza w pracowniach. Ja zapraszam. Będziesz? Może. Jak puszczą komunikację? Beza. Przyjdź. Ty przyjdź. No
Możemy sól poprosić? Dzięki. Misałem powołania. Kapłańskie? Na komisję wojskową. Żartujesz. I co zrobisz? Nie wiem, no. Nic. No nic, wiadomo, że nic. Pograsz sobie w defesa i nie pójdziesz, tak? No co wiadomo? Może jakieś zwolnienie trzeba ci załatwić od lekarza, czy coś? Co? Nie no, wiesz. Jakieś sprawdzanie kategorii albo coś. Nie wiesz, no w najgorszym wypadku będę geja udawał. Pokaż jeszcze raz, jak będziesz tego geja udawał. Dobry. Daj są pistolety. Trzymaj się mojego Jóżku, kocham cię. Muszę lecieć. Cześć. Cywilny? Kawaler. Ale jak już raz dostałem D, to się chyba nic nie zmieni. Mobilizacja powołania rezerw. Przepraszam, muszę odebrać. Halo? No mów, no. Poważnie? Ja pierdolę, chłopak? Zajebiście. Ile waży? Kurwa. Dobra, stary. Ja zaraz kończę, to podjadę do was, dobra? No, no, dobra, dobra. No, na razie, cześć. Chłopak. A pan ma dzieci? Nie. Co, nie śpieszy się, co? A jaki jest pana stosunek do ojczyzny? Nie rozumiem. Że... Nie wiem, nie zastanawiałem się. Od tej pory ma pan 4 godziny na załatwienie swoich prywatnych spraw. Potem zgłosi się pan w punkcie zbornym. Gdzie tak? Od razu? Tryb natychmiastowy. Ale przecież w Stanach nikogo nie będzie interesować, co tutaj się dzieje. Niech pani wpadnie do kliniki, tam jest co robić. Ja muszę mieć skończony rok. Proszę pomyśleć o innych. Przecież ja nie kazałam im tam łazić, pierdolę to. Służyć zdrowiu ludzkiemu i życiu. Nawet jeśli ktoś się zabija na własne życzenie? Halo. Halo. No nie. No wszystko jest w porządku, tak. Słuchaj, przepraszam cię, nie mogę teraz rozmawiać. No. A, sorry. Ty. Nie, nic, nie wiem. Okej. Okay. No okej, okay. Mam w sumie 4 godziny, to ci mogę pomóc. Słuchacze, przerywamy audycję, by przekazać państwu najnowsze informacje. Minister bezpieczeństwa ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego. Od dziś obowiązywać będzie godzina policyjna. Na placu zbiera się coraz liczniejsza grupa protestujących. Ministerstwo apeluje o zachowanie rozwagi i pokojowe rozejście się. Przekazuję głos naszemu reporterowi, który jest na miejscu. Weźmiesz tamte? Aha. Cegły na barykady wiedziesz? Siadaj.
jakim celu państwo jadą? Wie pan co? Ja mam wezwanie do wojska na Zilberta. Można? W takiej sytuacji można. A dziewczynę? Jadę go pożegnać. Pójdziesz. Nie wiem, no, muszę się stawić w jakimś tam punkcie zbornym czy coś takiego. To po prostu tam nie idź. Nie możesz nie iść, no. Musisz się stawić. No nic nie musisz, co ci mogą zrobić, co znajdą cię? Gdzie? Niech ci już załatwi zwolnienie. Co? Chodź z nami. Gdzieś? Dzięki. Aha. Śniadanko. Kurwa, czarny, ale zajebiste. Ty weź skórę. Ej, pokaż mi teraz. Co to jest? Zabawki. Wyjdź mi jakiś wody! To zostaw. Nie dotykaj tego, zostaw. Co jest? Jestem gazem. Ja pierdolę. Zacznijcie od tamtych, co ich teraz przywieźli. Ja zestawy do życia są zamiatą. Cześć. Poczekaj za chwilkę. No i trzeba było się tam pchać. Taką mamy robotę. Nikomu nie rozkazy. To ja panu rozkazuję teraz zostać w domu, dopóki to się nie zagoi, dobrze? Dobra, dobra. Co tam znowu na rozrobiłaś, chuliganie? Nie, ja tylko pomagam. Fajnie, że się zaangażowałaś. Za duże słowa, co jest? Został gazem. Masz tutaj do światła? Nic nie widzę. Czekaj. No słuchaj, ja nie jestem w stanie tutaj wiele ci pomóc. Za kilka godzin to powinno minąć. Przyniosę ci kropelki. Aha. Ich co, nie muszą zostać, puszczaj do domu. W porządku. Kropelki proszę. Nie dotykaj brudnymi rękami, umyję. Okay. Petko? Petka. Jest. Na pewno ci nie obchodzi, co tam się dzieje? Nie no, obchodzi mnie, tylko uważam, że niewiele jesteśmy w stanie zrobić w tej sprawie. Ale właśnie coś zrobiłaś. Właśnie teraz możesz nam się przydać. Jesteś naprawdę coś gorsza niż mój profesor. Nie kumasz, że jesteś tylko trupikiem w maszynie. Nie jestem. Nie walczę o świat na swoich własnych zasadach. Jakie ty masz zasady? Jan dostał powołanie. Puścisz go? No przecież on i tak nie pójdzie. Zresztą wyobrażasz go sobie tam w wojsku? Karabin? Później. Później będzie za późno. Czy wy zmieniacie koszulki? No. Ale chuja nie zmieniam, zajebistą mam. Benek. Jan. Boisz się, co? Co, ty się nie boisz? Nie chuja. Benek. Okay. Jak, Krystyna? Niedługo zostaniecie przetransportowani na szkolenie do jednostki. Autobus będzie za 2-3 godziny. Od razu na plac wieś, a nie jeszcze jakieś jebane ćwiczenia. Stary, naprawdę chcesz tu być? Co? Naprawdę chcesz tu być? No tak, ty nie? Takich jak te odpalają od razu na początku.
kurwa! Chujałeś? Chujał? Spierdalam. Już. Zostaw mnie! Ej! Czekaj! Jest szansa, że pójdzie o tej jednej nerce. Jak nie, to do bializy. No, bo przeszczep. Będzie trochę dawców teraz. No dobrze, że pani przyszła. Profesorze, a tu nie wystarczy teraz za egzamin? Za zaliczenie? Niech pani odpocznie. Przywieźli nowych. Nie gazy. Jakie chcesz? Mam takie masz. Przepraszam, przepraszam. Może koce trzeba, co? Przynieśli więcej pacunków. Halo? Jest pani z nami? Jak się pani nazywa? Boli. Ja wiem, że pana boli. Wszystko będzie dobrze. Zaraz do pana ktoś przyjdzie, tak? Odpowiedzialny za co? I tak idziesz na to swoje stypendium. Nie będzie żadnego stypendium. Poczekaj. Daj rękę. I trzymaj to tutaj. Impreza będzie impreza. Tak? Dobra, przebieraj się i wykreśl mi numer do Rubena. Cześć, stary. Jeździsz dzisiaj? Aha. Stary, serio? No dobra. Dobra, znajdziemy cię tam. Tak. Dobrze, nikogo, nikomu. Kontroluj się. Planowanie. Proszę się odsunąć. Wigilacja nastąpi za 3, 2, 1. Dobra, pokaż mi to. Nie wolno chodzić! Nie wolno, bo kto tak mówi? Jest
Gdzie jesteś? Ja nie słyszę cię. No, idziemy do pracowni. No, impreza. O, jesteś. Cześć. Serio? Myślałem, że ty jaja robisz. Nie, nie robię sobie jaj. Masz coś? Nie wiem, wojna wojną, może coś się znajdzie. Ile? Saszetkę, jakieś drażetki? No. Mam się Staziko. Dożyć coś od firmy. Dobra, masz to, wiesz, ty jebnięta jesteś. Są teraz ważniejsze rzeczy, wiesz? Tak, na przykład jakie? Wolność. Naprawdę, stary, wierzysz w to? Pierdasz się, dziewczynko. Nie spodziewać się. Sprzętu nie włączyłaś. Mam dla państwa świetną informację. Drodzy państwo, wszyscy umrzemy! Jej! Co, dzieciaki? Idziemy tańczyć? Nie boję się tylko, kiedy tańczę. Przepraszam, no. To nic. Wszystko nie ma teraz znaczenia. Macie tutaj cukiereczki?
cukiereczki? I wyobraźcie sobie najpiękniejsze fajerwerki ever.